Kilka miesięcy przed śmiercią papieża Pawła VI, dla wielu być może kontrowersyjnego papieża, nawiedził go przyjaciel Jean Guiton i długo rozmawiali. Paweł VI zawsze cenił więcej intelektualistów niż widzących, czego dowodem jest jego odniesienie do siostry Łucji. Mniej jednak jego próba uratowania gmachu kościoła z zarysowujących się coraz wyraźniej pęknięć trafiła go szczerze. Był już wtedy obiektem ataków z zewnątrz i z wewnątrz kościoła, które pokazały mu dobitnie, że całe jego staranie się o utrzymanie pozycji kościoła i autorytetu papieskiego jest już niemożliwe, jeśli chce się być wiernym Ewangelii. Kościół, jeśli chce przetrwać, musi zejść ze sceny światowej, stanąć w trzecim szeregu, niekoniecznie w trzecim świecie. Musi umknąć skromnie i niezauważenie do prowincjonalnej Galilei jeszcze raz, a nie wznosić się dumnie w wyniosłej Jerozolimie. Być dla świata marginesem, by znowu wyłapywać sieroty i wyalienowanych, i wdowy, i zagubione owce, i stygmatyzowanych. Paweł VI nie chciał dopuścić tej myśli do siebie, ale ona była zbyt oczywista. Próbował, szamocąc się z własnymi projektami kościoła, znaleźć kompromis ze światem, ale jak wiemy, każdy kompromis jest o krok od kompromitacji. Rozmawiali z Jean Guitonem bynajmniej nie o tym, jak poradzić sobie z brakiem akceptacji albo niedostatkiem miłości do siebie, jaki chrześcijanie odczuwają każdego dnia. Nie zastanawiali się nad warsztatami dla małżonków na temat wzajemnej komunikacji albo nad tym, jak poradzić sobie z lękami ludzi cierpiących na depresję lub stresogennym środowiskiem urzędników. To wszystko już wtedy nie miało centralnego znaczenia, bo uświadomili sobie, że świat stał się już wtedy na progu o wiele większej przepaści niż problemy samoakceptacji albo zaradzenie kłopotom ekologicznym czy też ratowanie ginących drzew amazońskich. Już wtedy wiedzieli, że po Hiroshimie i Nagasaki, a przed Czarnobylem i licznymi próbami nuklearnymi, ludzkość stanęła na progu nie jakiejś lokalnej katastrofy, ale całkowitej zagłady. To nie wszystko. Ogień z nieba to tylko część zmartwienia tych dwóch ludzi. Martwili się o zbawienie wierzących, bo jest to o wiele ważniejsze niż dobrostan czy komfort doczesny. Czy w obliczu takiego apokaliptycznego horyzontu można się kłopotać problemem, jak pokochać siebie? Perspektywa gwałtownej i zupełnej zamiany świata w spopielone zgliszcza nagle stała się nie treścią wywodów apokaliptycznych proroków, których uznawano wtedy za niedorzecznych wizjonerów, ale całkiem realnym problemem. Zresztą, czy Jezus nie ostrzegał przed czymś takim, wskazując jako znak końca czasu wysiew konkolu w postaci fałszywych zbawców i proroków? Czy warto więc troszczyć się o to, by wzrósł stopień mojej samoakceptacji albo troska o kosmetykę osobistych uczuć, jakie człowiek może żywić do siebie samego? Ale dotknę i tego tematu, skoro o niego się ciągle ocierałem, będąc w świecie. Od wieków, od tysięcy lat, gnębiło oczywiście każdego człowieka pytanie, jak pokochać siebie. Ale prawdę mówiąc, gdyby to było w ludzkich możliwościach, Jezus na darmo by umarł. Niepotrzebnie by syłał Ducha Świętego, w którym jest miłość Ojca do Syna i Syna do Ojca. Na darmo byłyby sakramenty dostarczające nam miłości darmowej od Boga i zbyteczne byłoby zbawienie z mocy złego, a więc z nienawiści piekła. I chociaż generał jezuitów Arturo Sosa Abascal wbrew punktowi 330 z Katechizmu Kościoła Katolickiego twierdzi, że szatan to pojęcie symboliczne i jest zaledwie sposobem manifestacji zła w życiu człowieka, to jednak całkiem niesymbolicznie demoniczne byty doprowadzają do opętania coraz liczniejsze grono, zwłaszcza młodych ludzi, nie mówiąc już o Annelise Michel. Nie tylko samych siebie nie możemy znieść, ale nie znoszą nas, a nawet nienawidzą duchy ciemności i potrafią bardzo skutecznie wzmagać w nas nienawiść,
nie tylko do innych lub Boga. Trzeba to jasno podkreślić. Nikt nie może samego siebie pokochać bez miłości Jezusa. Bez doświadczenia i trwania w miłości Jezusa Chrystusa. I na nic się zdadzą pompki terapii, gdy dętki psychiki są dziurawe. O tej jedynie zwycięskiej miłości Chrystusa, która jedynie może nas utwierdzić w miłości, nie tylko objawienie biblijne, ale i Kościół przekonywał wiernych, a przykładem jest choćby słynny synod w Orange, który odbył się w 529 roku z powodu szerzącej się herezji Pelagiusza. Pelagiusz twierdził, że człowiek z natury jest dobry, a skoro dobry, to może sam siebie kochać. Tego typu herezja jest rodzajem zlodowacenia sensu chrześcijaństwa. Echo i to zintensyfikowane tej herezji wzmacnia się dziś i to nawet w najmniej spodziewanych środowiskach. Słyszymy bowiem kompulsywne nauczania o tym, że wszyscy będą zbawieni. Wszystkie religie prowadzą do Boga. Tak naprawdę nie ma grzechu. Nie ma zła, nie ma piekła, nie ma szatana. Albo że człowiek jest dobry i trzeba na sobie wymusić pozytywne myślenie otwarte na wszystko. Ten naiwny rousseauizm, a więc przekonanie, że człowiek jest z samej natury dobry, a tylko cywilizacja bez podmiotowych mas jest zła i że należy kierować się sercem, bo rozum jest zły, zostały spisane przez Jana Jakuba Rousseau w XVIII wieku. Trzeba jednak pamiętać, że ten marzyciel, który był uważany za ideał dobroci i uważał sam siebie za ostatniego, niezepsutego przez świat człowieka cnotliwego, był utrzymankiem bogatych kurtyzan, na przykład Louis d'Epigny, a własne dzieci oddał bez zmrużenia oka do przytułków. Nie to, co myślimy o sobie samych jest prawdą, lecz to, co myśli o nas Bóg. Wielu, doprawdy wielu ludzi we własnych oczach uważa się za dobrych, ale niestety dla wielu, doprawdy wielu, oczy Boga wydadzą inny osąd. A to dlatego, że masy wyparły się przywileju bycia ludem Bożym i w przerażającej większości szukają już tylko uznania, a nie prawdy. Liczy się bardziej profil na Facebooku, a nie sumienie. A wracając do tematu, domniemanych możliwości, jakie w nas powinny drzemać i dawać nam efekt umiłowania siebie samego, znowu muszę odwołać się do synodu kościoła, jaki odbył się w Orange na terenie dzisiejszej Francji, który miał miejsce 3 lipca 529 roku. Zacytuję decydujące stwierdzenie z tamtego świętego posiedzenia, kiedy to synody były jeszcze w oczach Boga synodami, a nie promocją szamanów i zlotów czarownic. Papieże zaś nie korzystali z usług mnichów taoistów, jak choćby Bergoglio, który przez 8 lat był inspirowany w reiki przez Liu Minga. Chodzi mi oczywiście o kanon 22, traktujący o tym, co właściwie należy do człowieka. Brzmi on tak. Każdy człowiek ma z siebie tylko kłamstwo i grzech. Jeśli coś posiada z prawdy lub sprawiedliwości, to pochodzi z tego źródła, którego powinniśmy pożądać na naszej pustyni, abyśmy jak zoroszeni jakimiś kroplami z niego pochodzącymi nie ustali w drodze. Ten sam synod twierdzi w kanonie 7, iż bez łaski Ducha Świętego nikt nie jest w stanie rozumieć Pisma Świętego, ani nie może przyjąć ewangelicznego przepowiadania, jak to jest konieczne do osiągnięcia zbawienia, nie będąc oświecony i natchniony przez Ducha Świętego, który wszystkim udziela radości w przyjęciu i zawierzeniu prawdzie. Jeśli więc sami z siebie mamy tylko kłamstwo i grzech, to jak sami z siebie możemy siebie pokochać? To niemożliwe. Osobiście przekonałem się o tym. Dlatego i z tego powodu również Bóg dał nam swojego Syna, byśmy poznając Jego miłość, mogli zdobywać siły do miłowania Jego tak usilną miłością, iż przy niej zmartwienie o miłowanie siebie samego staje się równie zbyteczne jak fotografia
po spotkaniu z żywą osobą, która była na niej sfotografowana. Kochając Chrystusa, oczywiście niepowstrzymanie zaczynasz kochać też siebie, ale nie bez Jezusa. Kochasz siebie tylko dlatego, że kochasz Jezusa i jesteś kochany przez Jezusa. Lecz któż by wpatrywał się w fotografię, mając przed sobą sfotografowanego? Bo tylko o tyle pokochasz siebie, ile zobaczysz i przekonasz się, jak kocha cię Bóg w Jezusie. Dlatego jeśli ktoś doświadczył nienawiści piekła albo nienawiści ludzi lub własnej nienawiści do siebie samego, ma tylko jedną, jedyną drogę ze wszystkich sił, jak choćby już dawno temu mówił Mojżesz w powtórzonym prawie w 6 rozdziale. Ze wszystkich sił, korzystając z łaski, poznawać wszystkimi siłami i wszystkimi władzami miłość Jezusa, a czasu niewiele. Czasu niewiele, mając w pamięci rozmowę choćby Jean Guiton z Pawłem VI. Pierwszym krokiem jest na pewno poznawanie Biblii, całej tradycji Kościoła, poznawanie zapisków ludzi świętych, wreszcie obserwacja własnego życia, kolejnych zdarzeń i szczerej oceny faktów, które będą coraz bardziej jawiły się jako łaska, impet szczodrobliwości Boga. Pokochać siebie możemy tylko wtedy, gdy poznamy i doświadczymy potęgi miłości Boga, a doświadczanie miłości Boga i życie duchowe jest tożsame. Można powiedzieć, że życie w Duchu Świętym, czyli życie duchowe, to życie w miłości, bo Duch Święty jest miłością Ojca i Syna, w której partycypujemy. I On jedynie może udzielić nam efektu pokochania siebie samego na mocy miłości, jakiej doświadczamy od Niego. Trzeba zacząć jednak dalej prowadzić to dzieło, a warunkiem miłości jest prawda. A prawda o nas jest taka, że bez Boga nie możemy samych siebie znieść. Dlatego w konfesjonale tak wzdychamy, gdy zaczynamy się spowiadać. W pierwszym odruchu każdy próbuje pozbyć się najsilniejszego powodu wstrętu do siebie, jakimi są grzechy, i czyni coś, czego Bóg nie może zaakceptować. Ukrywa swoje winy, tłumi wyrzuty sumienia, wypiera się nieprawości, zaprzecza upadkom, bowiem wstyd jest za duży, by go znieść. Jednak tylko spowiedź uwalnia i z win, i ze wstydu. Tak właśnie widziała to i opisywała Aniela Sfoligno, święta Aniela Sfoligno, z którą ostatnio się, nie rozstaje. Pisała: pierwszy krok stanowi poznanie grzechu, z powodu czego dusza bardzo odczuwa lęk przed potępieniem w piekle. Na tym etapie gorzko płacze. Drugim krokiem jest spowiedź. Dusza nadal przeżywa wstyd i gorycz. Nie odczuwa bowiem jeszcze miłości, ale ból. Wtedy wyznała mi, jak pisał jej spowiednik i jednocześnie sekretarz, jak to wielokrotnie przystępowała do Komunii Świętej z grzechami, ponieważ ze wstydu nie wyznawała ich wszystkich. Na skutek tego w dzień i w nocy dręczyło ją sumienie. W końcu święta Aniela zdecydowała się wyspowiadać do dna, głęboko wzdychając przy konfesjonale własnego wuja, brata Arnolda. Po tej spowiedzi nie mogła oderwać oczu od krzyża Chrystusa, wpatrując się i naśladując pokutą i rezygnacją z eleganckiego stylu życia. Mąż, widząc to, zaczął ją obrażać. Matka sprzeciwiała się gwałtownie. Dzieci patrzyły zszokowane. Pewnego razu, stojąc przed krzyżem, zrzuciła wszystkie swoje eleganckie stroje i oddała się Bogu całkowicie. Po tej spowiedzi u wuja, u własnego wuja, brata Arnolda, w bardzo krótkim czasie Aniela utraciła ukochane osoby. Matkę, męża, w końcu dzieci. I właśnie w tym czasie Aniela zaczęła miewać
wizję ukrzyżowanego Chrystusa, który przecież w życiu ziemskim został opuszczony przez przyjaciół i po ludzku stracił wszystko. Jednocześnie wlewała się w nią w Duchu Świętym miłość Boga, stając się doświadczeniem, które będzie trwało wzmagająco swoją siłę aż do śmierci. Pouczona przez Ducha Świętego, w 1291 roku wyruszyła na pielgrzymkę do grobu świętego Piotra, by prosić o łaskę prawdziwego ubóstwa, to znaczy, by nie mieć żadnego przywiązania do niczego i do nikoga, nie należeć do siebie, nawet nie nasycać się miłością do siebie samej. Chyba, tak myślę, wszyscy święci zaczynali swoje nawrócenie od ubóstwa najgłębiej pojętego, od wyzucia się, nawet z pretensji do kochania siebie. Przypominam sobie list 223 świętego Bazylego Wielkiego, który pisał: najbardziej skutecznym sposobem dojścia do doskonałości, a miał na myśli świętość, jest wyzbycie się ze swego mienia, wspólnota z cierpiącymi niedostatek braćmi, całkowite uwolnienie się od trosk życiowych. I doprawdy nie dotyczy to jedynie dóbr materialnych. Bazylii przecież, pisząc ten list, był już po odejściu ze studiów, których nigdy nie ukończył. Escape. Niekiedy opinia okazuje się większym bogactwem niż banknoty. Dopóki jesteśmy więźniami lęku o opinię, nie ma mowy o nawiedzeniu przez Ducha Świętego, a więc miłości Ojca i Syna. Nawet Teresa Wielka w Księdze Mojego Życia już na samym początku wspomina, że nic nie było dla niej tak ważne na początku, w dzieciństwie, w młodości wczesnej, jak własna cześć, czyli po prostu dobra opinia. Bardziej jej się bała utracić w młodości niż łaski uświęcającej i nawet przed własnym wujem udawała, że pociągają ją książki, które jej polecał, byleby tylko go zadowolić. Również przed ojcem udawała taką, jaką on sobie życzył ją widzieć. Udawanie to pierwszy wróg miłości, a pierwszym przyjacielem miłości jest utrata prestiżu. Jeśli ktoś nie wierzy, niech zacznie modlić się litanią o pokorę. Istnieje takowa, nawet w internecie. Zapewniam, że rzadko odwiedzana jest ta strona. Wracając z pielgrzymki, święta Aniela, która przez wszystkie młode lata udawała z próżności wielką panią i przesadnie się stroiła, chodząc, balansując biodrami po placach i ulicach Foligno, sprzedała wszystko. Sprzedała wszystko, co jeszcze stanowiło jej majątek i rozdała swoje mienie ubogim. W oczach ludzi z jej warstwy społecznej straciła wszelki szacunek i uchodziła za szaloną. Niektórzy nawet twierdzili, że jest opętana przez demona. Ale to właśnie utrata opinii przynosi spokój, zaś walka o nią jest niepokojącym napięciem, pożywką demonów. Bazylii Święty w liście drugim pisał o swojej pustelni położonej w zalesionych górach Pontu, w której zażywał spokoju ducha w ten sposób. Spokój jest więc dla duszy początkiem oczyszczenia. Do tego samego wniosku doszedł po niesławnym synodzie w Konstantynopolu w 360 roku, po którym znowu oddalił się na pustynię, bolejąc nad postawą jego uczestników, którzy ze strachu i kunktatorstwa podpisali półariańskie wyznanie wiary. Święci zawsze szukali czegoś mniej, a nie czegoś więcej. Marginesu, a nie sceny. Bycia ukrytym, a nie sławnym. Bazylii dwa razy usuwał się z dworu biskupiego, zawsze rozczarowany i zawsze do pustelni. Oni wszyscy woleli trzeci szereg, a nie bycie w czołówce. Ostatni są zwykle pierwszymi w oczach Boga. Tak było właśnie i z Anielą z Foligno, która wybrała trzeci zakon świętego Franciszka, na który sami franciszkanie patrzyli z góry. Tego samego roku odbyła jeszcze jedną pielgrzymkę, tym razem do Asyżu, ponieważ wpisała się do wspólnoty właśnie trzeciego zakonu świętego Franciszka, tak zwanych tercjarzy. W czasie drogi
Doszło do czegoś, co wykraczało poza normalne zachowanie pielgrzymujących ludzi. Otóż, będąc już w bazylice świętego Zasyżu, wybuchła w niej miłość Boga. Wybuchła, nie ma lepszego określenia. Aniela nie mogła pomieścić eksplozji miłości i zaczęła krzyczeć na cały głos świątyni, siedząc na posadzce. Zwróciło to oczywiście uwagę wszystkich zgromadzonych w świętym gmachu, również jej wuja, Arnolda, który oburzony zrugał ją i zabronił jej tu kiedykolwiek przychodzić. Lecz później, zaciekawiony, wypytywał ją i dowiedział się, jaka była istotna przyczyna tych oburzających krzyków, kompromitujących, które sprawiły, że ona straciła dobrą opinię. Kiedy rozmawiał z nią, zaczął spisywać jej wyznania, narażając się na podejrzenia swych współbraci o romans z Anielą. Znowu jego opinia zadrgała. Ogrom miłości był dla niej zbyt duży, by go mogła pomieścić w swoich skromnych członkach ciała. Wydobyła więc z siebie głos w bazylice w Asyżu, który przeraził innych. Gdy miłość Ducha Świętego spadła na Filipa Neri na modlitwie w katakumbach świętego Sebastiana, pękły mu żebra. Rozpaliło się serce takim żarem duchowym, że przez całe życie buchał gorącem na odległość i spał nawet zimą przy otwartym oknie. Aniela zaś, będąc w bazylice na modlitwie w Asyżu, jak powiedziałem, nagle doznała obecności Trójcy, a potem, po tej eksplozji, po tym krzyku na posadzce, po tej kompromitacji w świątyni, po tym pożarze miłości, nagle w jej sercu zapanowała ogromna pustka. Pełnia i pustka. Oto przepaść między Bogiem w nas, a nami bez Boga. Aniela zaczęła krzyczeć z rozpaczy, budząc tym samym zgorszenie u innych. Mówiła: po jego odejściu zacząłem krzyczeć na cały głos i wołać. Krzyczałam bez żadnego wstydzenia się. Krzycząc zaś wypowiadałam słowa: miłość jest nieznana. Dlaczego mnie opuszczasz? Nie mogłam i nie mówiłam niczego więcej. Jedynie krzyczałam bez żenady te słowa: miłość jest nieznana. Dlaczego? 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 Jednak słowa te były tak wplecione w krzyk, że stały się niezrozumiałe. Wtedy z całą pewnością opuścił mnie. Bez wątpienia był to sam Bóg. Ja zaś krzyczałam, pragnąc śmierci. Wracając z tej pielgrzymki, będąc przy kapliczce na drodze w miejscowości Spello, gdy odpoczywała z innymi pielgrzymami, znowu została zalana wodospadem miłości, który jej prawie odebrał siły. Umiłowanie, jakie przeżyła, umiłowanie przez Trójcę Świętą, było tak gigantyczne, że musiała kontynuować podróż wspierana przez innych pielgrzymów, gdyż nie mogła utrzymać się sama na nogach. Właśnie to jest ujawnieniem naszych możliwości. Nie możemy nawet utrzymać się sami na nogach, a co tu dopiero mówić o ukochaniu siebie samych. Aniela wróciła z Asyżu do rodzinnego Foligno i zaczęła spisywać pierwszą część Liber Lelle, czyli pamiętnika, jaki podyktowała bratu A. Tak go możemy odczytać z tych zapisków, bo nie zdradzała imienia własnego spowiednika, który był jednocześnie jej sekretarzem. Domyślamy się, że chodziło o brata Arnolda. Wydarzenie, jakie miały miejsce w życiu Anieli, świetnie oddają stan kondycji woli ludzkiej i ujawniają potęgę Bożej łaski. Możemy wyzbyć się złudzeń, pozbyć się wszystkiego, co nas w nie wprowadza i pozwolić Bogu uczynić wszystko, co On chce, a On chce najlepiej. Całe dotychczasowe życie Anieli legło w gruzach
i zaczęła się budowa architektury miłości Boga, Jego własną mocą. W psalmie 85, w 13 wierszu czytamy: Pan sam szczęściem obdarzy. Zwróćmy uwagę na to sam. Tak, sam Pan, bez pomocy niczyjej, obdarza szczęściem. Nikt nie może sobie na to pozwolić bez Boga, by być szczęśliwym. I poza Bogiem zapewnić sobie szczęścia. To jest absolutnie niemożliwe. Do anieli należała tylko zgoda, tylko pragnienie, które i tak było inspirowane przez Ducha Świętego. Przypomnę w tym miejscu kanon 13 synodu w Orange. Wolność woli, która została zniszczona w pierwszym człowieku, może zostać przywrócona jedynie przez łaskę chrztu. Co bowiem zostało utracone, może zostać przywrócone tylko przez tego, który mógł to dać. Dlatego sama prawda ogłasza: jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolni będziecie. Ewangelia Jana 8,36. Bez chrztu nie ma w nas żadnego otwarcia na łaskę. Nie ma żadnej szansy na miłowanie, uświęcenie, żadnej szansy na szczęście. Tak więc ci, którzy mówią, że wszystko jedno, w jakiej religii ktoś trwa, odmawiają szczęścia ludziom nieochrzczonym, krzywdzą ich i unieszczęśliwiają. Tę prawdę ilustruje historia zupełnie z innej księgi biblijnej, z księgi Ozeasza. Historia małżeństwa proroka Ozeasza i jego niewiernej żony o imieniu jakże znamiennym, Gomer. No, możemy przetłumaczyć to jako nieprawość. Ozeasz poślubił wiarołomną żonę, która uciekała z jego domu chyba nie jeden raz. A gdy znowu to uczyniła i powróciła do swojej dawnej profesji, czyli sprzedajnej rozpusty, czegóż miała się spodziewać? Jednak tak, jak Bóg nie mógł zapomnieć o Izraelu, prorok nie potrafił zapomnieć o swojej żonie. I tak Jezus nie chce zapomnieć o tych, którzy w demonicznej euforii szukają miłości, zwodząc się ciałem albo pogańskimi praktykami. Zamiast pozostawić niewierną kobietę tam, gdzie pobiegła, Ozeasz poszedł do niej i przyprowadził ją z powrotem. To też czytamy w 3 rozdziale, w 2 wierszu. Nabyłem ją więc sobie za 15 srebrników i za 1,5 korca jęczmienia. On czuł to, co Bóg i jak Bóg pragnął powrotu Izraela, tak Ozeasz wybrał się i ostatecznie odebrał żonę. Tak również Bóg pragnie naszego powrotu, a ponieważ sami nie możemy wrócić, wychodzi nam naprzeciw i sam powoduje w nas tęsknotę, sam wykupuje, dlatego nazywamy go odkupicielem, bo wykupuje nas sam ze zniewoleń szatańskich. Gomer, będąc w sytuacji godnej pożałowania, najprawdopodobniej sprzedała się w niewolę, bo już nie miała z czego żyć. Więc Ozeasz wykupił ją, odkupił ją, wybawił ją sam. Może była żoną, która udekorowała się kolczykami i klejnotami podarowanymi jej przez męża, niczym święta Aniela przed nawróceniem, kiedy wybiegała na ulicę, by uwodzić innych mężczyzn. Iluż tak dziś katolików biegnie na oślep do protestanckich zborów, albo jeszcze gorzej, do pogańskich praktyk szamańskich i całują się, ściskając z Raonim Matuktire. Iluż duchownych dziś zaprasza ateistów, agnostyków, szamanów, imamów, taoistów, szintoistów, buddystów do kościołów, by nas pouczali o swoich obmacywaniach ciemności zagubienia.
Iluż zajęło się reiki, jogą, psychotechnikami, praktykami coachingu. Zakłada do dziś vlogi, blogi. Naśladuje ten świat, by mówić o ewangelizacji, jednocześnie nie wyjaśniając ani jednego słowa objawionego, lecz demonstrując przygotowywanie potraw egzotycznych zamiast przygotowanie do liturgii eucharystycznej. Zwróćmy uwagę, że nasze zdradzieckie odstępstwa od Boga wynikają z naszego zapomnienia o Nim, a więc z zaniechania poznawania Go, z lenistwa wobec Biblii. Nie pojmuję, dlaczego ludzie mający czas, by wyprowadzić psa na smyczy i zbierać z nylonową torebką jego odchody, mówią, że nie mają czasu wyjść z różańcem, by przecież, no przecież o wiele mniej czasu można na różaniec poświęcić, bez torebki nylonowej. Czy psy i koty zbawią ich od smutku? Różaniec na pewno. Wielu twierdzi, że ma słabe wspomnienia i nie ma czasu i zapominają o Bożych darach i Jego łasce oraz o tajemnicach, ale dobrze pamiętają wyniki meczów. Z tekstu Ozeasza można się domyśleć, że Gomer przechodziła z rąk do rąk, a jej obecny kochanek już nie był w stanie płacić na jej utrzymanie. Dlatego też czytamy u Ozeasza w 2:9: za kochankami swymi pobiegnie, ale ich nie dogoni, pocznie ich szukać, ale nie znajdzie. Wtedy powie, pójdę i wrócę do mego męża pierwszego, bo wówczas lepiej mi było niż teraz. Ozeasz więc poszedł, najpierw znalazł tego człowieka i od tej pory zaczął mu płacić za to, żeby Gomer miała co jeść i w co się ubrać. Utrzymywał żonę, która mieszkała u kochanka, coś niebywałego. Miłość czy szaleństwo? Co czujemy, gdy dochodzi do naszej świadomości, iż nawet jak jesteśmy jeszcze w niewoli zła, w grzechach i zniewoleniach, to nie kto inny na nasze utrzymanie daje, tylko sam Bóg. I stało się najgorsze. Tekst z Ozeasza sugeruje, że Gomer trafiła na targ niewolników, jak to wcześniej powiedziałem, gdzie miała być sprzedana albo była już sprzedana. Przypomnijmy sobie, że na takich targach sprzedawcy często zdzierali ubrania z niewolników, by okazać ich walory kupującym. Ozeasz wszedł w tłum i nagle zobaczył swoją żonę. Być może w pętach, w łańcuchach, ale jeszcze chyba nie odartą ze wszystkiego. Być może sam miał w sobie ogromną potrzebę upokorzenia swojej żony, bo przecież czytamy w tekście w 2:12-13: potem obnażę ją przed oczami kochanków i nikt jej nie wyrwie mi z ręki. Położę kres wszystkim jej zabawom, świętom, dniom nowiu, szabatom, wszystkim uroczystym zebraniom. Poszedł więc Ozeasz na ten targ i odkupił Gomer. I ta być może, tak sobie wyobrażam, wydobyła z siebie wielki głos jak aniela z Foligno w Asyżu. Szła za Ozeaszem, słaniając się na nogach, jak aniela w Spello. Jezus, Jehoszua, też odkupił mnie i ciebie wtedy, gdy pozwolił, by jego przyjaciel, Judasz, sprzedał go za 30 srebrników. Też słaniał się na nogach, dźwigając krzyż, byleby nas odkupić z niewoli, z targu szatańskiego. Czytamy w 3:2 Ozeasza. Nabyłem ją za 15 syklów srebrnych, za homer i letek jęczmienia. Otóż 15 szekli oraz homer i letek jęczmienia dają w sumie nie mniej, nie więcej, tylko właśnie 30 szekli srebra. 30. A według Księgi Wyjścia 21:32 jest to cena niewolnicy. Widzimy więc, że ta liczba jest tu też jakimś proroctwem odsyłającym naszą uwagę do ceny zapłaconej Judaszowi. Rozmyślając nad tym, możemy dopiero zaczynać powoli pojmować, może nawet mgliście, miłość Jezusa do nas. Bo przecież nas odkupił z targu niewolników,
sam stając się więźniem Kajfasza i zdradzony przez Kefasa. Prorok przyprowadził Gomer do domu i zwrócił się do niej słowami takimi: przez wiele dni będziesz u mnie, nie będziesz uprawiała nierządu, ani należała do innego mężczyzny, a ja się również nie zbliżę do ciebie. 3, wiersz 3. Jezus wykupił nas z niewoli grzechu, z niewoli nędznej, zawstydzającej, i zaprowadził nas do swego domu, do wspólnoty Kościoła, i to On nam zamknął drogi grzechu, byśmy na te drogi nie wracali, a nic tak nie zamyka drogi do grzechu jak ubóstwo. Wyzucie się ze wszystkich pęt i kajdan, które nas czynią więźniami systemu społecznego. Ozeasz powiedział, że nie zbliży się do Gomer, ale chyba nie dlatego, że chciał ją ukarać, ale dlatego, że szanował jej wolność. Jeśli ona zechce, to sama się zbliży. I tak dzieje się z nami, którzy się nawracamy do Jezusa. On nas szanuje, nie narzuca nam swojej miłości. Jeśli zechcesz, sam się zaczniesz przybliżać do Chrystusa. Wykupił cię sam, ale o miłość musisz się postarać, a miłość to przede wszystkim wspólne tracenie czasu. Daje ci on szansę na wyznanie grzechów, na spowiedź, ale nie zbliża się, nie poczujesz jego miłości od razu. A jeśli wybuchnie w tobie jak w Anielii, za chwilę zniknie, by o nią walczyć. On daje, ale trzeba, byśmy pragnęli. On czeka, aż sam zapragniesz tej miłości. Nie wymusza też na człowieku chorej lojalności czy zobowiązania, niewolniczej wdzięczności. On nie wymusza na nas miłości, ale chce. Pragnie być kochany pragnieniem pragnącym. Pragnie być kochany miłością, która chce kochać, a nie jest zmuszona kochać. Ozeasz odkupił Gomer za 30 srebrników. Jezus dał się sprzedać za 30 srebrników, by mnie i ciebie nabyć i przyprowadzić do swego domu, do kościoła. Co z tym zrobię? Ozeasz nie sprzedał się w niewolę, by obdarować wolnością Gomer, a Jezus tak. Tak cię właśnie kocha. Tak bardzo cię kocha, że nie ma dla niego granicy miłości. Ozeasz nie zawisł na krzyżu. Jezus tak. Dla kogo? Dla mnie. Czy budzi się we mnie miłość w poznaniu takiej poświęcającej się bez reszty miłości Chrystusa? Wszak nie zostaliśmy ukarani za nasze grzechy, ale odkupieni z grzechów. Czy Duch Święty już dotyka mojego serca, choćby powiewem wdzięczności, muśnięciem żalu, podmuchem tęsknoty? Czy poucza mnie, o co się mam modlić, bo nawet nie potrafię nazwać tego słowami, a jak usiłuję, wychodzi z tego bełkotliwa i pełna rozproszeń literatura. W kanonie 11 synodu w Orange czytamy: nikt nie może przedłożyć prawdziwej modlitwy Panu, jeśli nie otrzyma wcześniej od Niego przedmiotu swej modlitwy, jak napisano: dajemy Tobie to, co z Twojej własności wzięliśmy. 1 Księga Kronik 29:14. Wygląda na to, że nie tylko pokochać sami siebie nie możemy bez Ducha Świętego, ale nawet modlić się nie możemy, bo nawet nie wiemy o co. A już dziełem Ducha Świętego jest objawiać nam, o co i jak się modlić. Bóg objawia siebie, czyli mówi o sobie, wybierając znaki, które są dla nas zrozumiałe, historie, które nas poruszają, symbole, które uruchamiają myślenie, język, który nas uruchamia wewnętrznie do szukania znaczenia. Bóg oczywiście objawiając się, jednocześnie się ukrywa. I tak było z Anielą. Wybuchła w niej miłość i nagle zniknęła. W wielu miejscach w Biblii
Można o tym przeczytać w pewnych księgach, zwłaszcza o charakterze alegorycznym, albo niehistorycznych historiach biblijnych, choćby w takiej księdze Judyty, która mówi o wojnie, co to nigdy się nie wydarzyła, ale zawsze się wydarza. Księgi objawione, czyli księgi, z których jawi się sam Bóg, jednocześnie się ukrywając, za bardzo prostymi opowieściami, figurami, obrazami, właśnie o tym mówią. Bo tylko do nas, by tylko do nas dotrzeć w sposób jak najbardziej przystępny. I tak, czytając Księgę Ozeasza, możemy zacząć zastanawiać się, jakie znaczenie ma w ogóle imię Ozeasz. A trzeba wiedzieć, że imię Ozeasz jest formą imienia Jehoszua, które po polsku brzmi Jezus. A więc ile Jezus, Jehoszua, Hoszea, Ozeasz zapłacił za mnie, za ciebie? Czy nie utrzymywał mnie i ciebie wtedy, gdy go zdradzaliśmy? Czy nie troszczył się o nas, gdy byliśmy jak zdrajcy? Może nawet znaleźliśmy się w sytuacji niewolniczej, gotowi sprzedać się za grzech samemu piekłu? Może już było z nami tak źle, że powiedzieliśmy sobie w sercu: pójdę i wrócę do mego męża pierwszego, bo wówczas lepiej mi było niż teraz. Przytoczyłem tu słowa z mojej dawnej konferencji sprzed kilku lat, wygłoszonej w mieście, które nazywa się Targ. Nowy Targ. Nomen omen. Ale są słowami o targu, jaki dokonał się między Jezusem a bramami piekła, z których wykupił mnie i ciebie. Czy zalewa mnie teraz w tej świadomości blask światła, pozwalający nie tylko poznać mi osobiste grzechy, ale i cenę Jezusa, jaką zapłacił za moją wolność? Spójrzmy na świętą Anielę. Dyktowała swojemu bratu Arnoldowi, temu sekretarzowi i spowiednikowi, takie słowa: szóstym krokiem jest swego rodzaju oświecenie łaską, dzięki której dane mi było dogłębnie poznać wszystkie grzechy. W tym świetle widziałam, że obraziłam wszystkie stworzenia dla mnie istniejące. I krok dalej, w siódmym stopniu, Aniela kontynuuje. Na siódmym etapie dane mi było patrzeć na krzyż. Widziałam na nim Chrystusa, który poniósł za nas śmierć. Lecz było to widzenie jeszcze nie dość przejmujące, chociaż napełniało mnie wielkim bólem. Zwróćmy uwagę. Aniela nie napisała, że sama coś odkryła dzięki swemu intelektowi, albo może nawet modlitwie, lecz że dane jej było widzieć krzyż. Wszak sam Izajasz mówi: dałem się znaleźć tym, którzy mnie szukali, objawiłem się tym, którzy o mnie pytali. Izajasz 65:1. Nawet jeśli ktoś szuka, nie może znaleźć Jezusa, albo nawet krzyż, na którym zawisł, jeśli On nam tego nie da. Jeśli Bóg nie zechce tego uprzednio dać. Nawet krzyża nie można zrozumieć. Krzyża, na którym zamiast mnie czy ciebie On zawisł, jeśli On nam tego nie da. Podobnie bez łaski Ducha Świętego nawet grzechu nie jesteśmy w stanie ani poznać, ani porzucić, bo pisze Paweł: gdyż Bóg jest tym, który według swej woli dobrej sprawuje w was zarówno chcenie, jak i wykonanie. List do Filipian 2:13. Czy uczyniliśmy ten krok, który pozwala poznać, że wszystko otrzymujemy? Jakaż wdzięczność wobec Boga za to? Czy w ogóle jest wdzięczność we mnie? A jeśli wszystko od Niego otrzymujemy, jeśli tak,
To już wiemy na pewno, że wszystko mamy od Pana? Dlaczego tak? Dlaczego wyrywa z grzechu, kiedy jeszcze Go nie kochamy? Ponieważ On nas kocha, a jeśli aż tak kocha, to czy mamy czelność siebie nienawidzieć? We wszystkich darach Boga Bóg sam nie przestaje być darem. Bóg daje się w miłości, a ta miłość to sam Duch Święty. Właśnie święty Augustyn pisał: ten, który jest w Trójcy, którego jako własnym imieniem nazywa się Duch Święty, oznacza relację, ponieważ i do Ojca, i do Syna się odnosi, gdyż Duch Święty jest duchem i Ojca, i Syna. Lecz sama relacja nie okazuje się w tym imieniu. Natomiast okazuje się ona, kiedy się go nazywa darem Boży. Jest bowiem darem wzajemnym i Ojca, i Syna, bo i od Ojca pochodzi, jak Pan powiada, i to, co mówi apostoł: kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten do Niego nie należy. Z pewnością do Ducha Świętego się to odnosi. Tak pisał święty Augustyn w traktacie o Trójcy Świętej. Ale cóż to znaczy? Istotnie człowiek nie ma żadnych szans, żadnych mocy, żadnych możliwości, by Boga miłować, jeśli nie otrzyma dar, jeśli nie otrzyma tego od Boga. A jeśli nawet Boga nie może miłować z siebie samego, to tym bardziej siebie samego nie może bez Boga miłować, bez Ducha Świętego, bez daru. Tym bardziej siebie samego jako istotę nieskończenie mniej godną miłości niż Boga. Próżne więc może się wydawać pytanie, jak pokochać siebie. Święty Jan dobitnie stwierdził: my miłujemy Boga, ponieważ On nas pierwszy umiłował. Tak pisał Jan w pierwszym liście swoim, w 4 rozdziale. I pomyślmy, nie mówi tak: my miłujemy siebie, ponieważ Bóg nas pierwszy umiłował. On mówi: my miłujemy Boga, ponieważ On nas pierwszy umiłował. Czy to znaczy, że mamy siebie samych nie kochać? Ależ nie. Tylko wobec szczęścia miłowania Boga przez nas i miłowania nas przez Boga, takie miłowanie siebie samego zanika, przestaje być problemem. Człowiek nie może stanąć ze swoimi pytaniami w centrum, bo wtedy staje się nieszczęśliwy i niezaspokojony. Należy to chyba dobrze przemyśleć, żeby dobrze to pojąć. Miłujemy, ponieważ jesteśmy umiłowani i ponieważ Bóg nas pokochał nieodwracalnie, dlatego, choć nieudolnie, siebie samych możemy miłować, ale miłując Boga. W liście do Rzymian w 5 rozdziale, w 5 wierszu czytamy: miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam został dany. Jeśli Bóg w tobie rozpoczął dzieło odkupienia z niewoli zła, wyrwał cię ze szpon ludzi złych, z odmętów demonicznych, z kłopotów, rozpaczy, to czy nagle przerwie ten proces tylko dlatego, że nie umiesz siebie samego kochać? Czy Jego miłość nie wystarczy, by cię zbawić, że martwisz się o to, że sam siebie nie kochasz, że sama siebie nie kochasz? Jakie to ma znaczenie, czy się kochasz, czy nie, skoro Bóg cię kocha? Jakie to ma znaczenie, że dolejesz kilka kropel do oceanu, czy też nie? Czy ocean z tego powodu zniknie, jeśli nie wlejesz kropli miłości do siebie samego, do siebie samej, albo nawet do Niego? Piękno miłości Boga uniemożliwia szukania innego obiektu zachwytu, choćby w samym sobie.
Poddaj się miłości, a nie staraj się jej dorównać. W liście do Filipian w 1 rozdziale, w 6 wierszu czytam: A jestem pewien, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, doprowadzi je do końca w dniu Jezusa Chrystusa. Bóg nie przerwie, Bóg nie zaniecha miłowania. Mogę co najwyżej ja zamknąć się na to. Mógłbym przecież dziś powiedzieć o sobie, że jestem umarły, albo jakby umarły. Umarły dla zakonu, umarły dla świata, umarły dla systemu, umierający z beznadziei, braku perspektyw, umierający od prześladowania i od niedostatku. Mógłbym siebie znienawidzieć, ale nie czuję tego, wręcz przeciwnie. Przez te wszystkie miesiące nie kto inny, tylko Chrystus zapewniał mi ochronę i podtrzymywał przez życiu, przez dobrych ludzi i dawał siebie z całego w Eucharystii. Oto święty Paweł tak bardzo mi dziś akompaniuje symfonią podobieństwa, pisząc: Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. 2 list do Koryntian 4:14. Tak, wierzę w zmartwychwstanie nie tylko po śmierci, ale też w nieustanne powstawanie z każdego zmartwienia mocą łaski Chrystusa. Wierzę, że moje kielichy goryczy staną się kiedyś kielichem uczty w niebie. Gorycz zmieni się w słodycz, jak wino w krew na Eucharystii. Matka Najświętsza, zadba o to, bym miał najlepsze miejsce, loca amoena, w królestwie, o którym nie marzyła nawet matka synów Zebedeusza. Gdy Pan odmieni mój los, będzie mi się wydawało, że śnię. Doświadczałem już w tych miesiącach takich wydarzeń, że nie mogłem uwierzyć w to, że kilka godzin już wcześniej się przebudziłem. Tak, Pan odmieni mój los jak strumień na południu Izraela, który z impetem świeżości wpada w wyschnięte koryto i nagle na brzegach rzeki wszystko zaczyna się zielenić. Bo jest napisane w psalmie, że kto we łzach sieje ziarna Słowa Bożego, choćby w medytacji czy adoracji, ten rządź będzie w radości, plon powiązany w snopach czynów, których Bóg przez niego dokonuje. Tak jest napisane w psalmie 126. Sieję teraz słowa Boże jak ziarna łez w ziemię wyschniętą, ale kiedyś wzejdą one w stokrotnych plonach na pobrzegi mojego życia. Mam czasami wrażenie, że moje medytacje znikają bezpowrotnie i utracalnie jak nasiona w ziemi, ale wydaje się tylko tak. Wydaje się, że myślę o Biblii bezskutecznie, a te moje medytacje nic nie dają. Ja wierzę, że one wzejdą, wypuszczą gałązki, pędy, liście i w końcu plon, wydadzą stokrotny owoc. Snop ciężki. Tak wierzę w to. Bóg wszystko zmienia. Nie muszę martwić się o swoją niemiłość do siebie samego. Wrócę jeszcze na chwilę do tych okresowych strumieni, które się co jakiś czas pojawiają w korytach wyschniętych i potrafią w jedną godzinę stać się rwącymi potokami. Tak to bywa na Bliskim Wschodzie albo Afryce. Te okresowe strumienie, odmieniające w jedną chwilę wyschłe koryto w rwący potok, a brzegi w zielony gąszcz, nazywają się po hebrajsku afik. Jak się odmieni to słowo, czyli przeczyta w drugą stronę, to trzyma się wyraz kyfa, czyli kajfasz. Jest to imię arcykapłana, który odmienił los Jezusa, wytaczając z niego krwawe potoki, rwące strumienie krwi.
Kajfasz to reprezentant jak najbardziej współczesnego pokolenia, które rozsmakowało się w cynicznym podważaniu wszystkiego. Można jego widmo dostrzec w reliktach twarzy, a w maskach większości ludzi, którzy ze wszystkiego kpią, we wszystko wątpią, we wszystkim znajdują defekt, a przede wszystkim w miłości Boga uczłowieczonego w Chrystusie. Ale gdyby Twoja krew, Panie Jezu Chryste, nie popłynęła, to byłbym wyschniętym korytem o spękanym dnie. Nic by Kajfasz nie mógł uczynić z Tobą, gdybyś sam nie zechciał mi dać w 3 godziny na krzyżu strumienie krwi, które mnie ożywiają do dziś. I jeszcze coś wartego zauważenia. Jeśli chcę, bym nie czuł się niezauważony przez Ciebie, to muszę zobaczyć to, że w Ewangelii Jana, rozdział 1, wiersz 42, Jezus odmienia imię Szymona i daje mu aramejskie imię Kefa, Kefas. Podobne jest ono do imienia Kajfasz, ale ma inną literę pierwszą, zamiast kof jest kaf. Czy coś się zmieniło w życiu świętego Piotra, by mnie jego zmiana dokonana przez Jezusa mogła uratować od beznadziei? Czy wystarczy, że Bóg zmienia imię kogoś i zmienia się temu człowiekowi cała przyszłość i przeszłość? Najważniejsze, by nie być Kajfaszem, ale być Kefasem. Choć doprawdy nie wiem, który z nich bardziej zranił Jezusa. Jednak tylko Piotr, Kefas, skorzystał we właściwy sposób z potoków krwi Jezusa. Choć Kajfasz, Kefa, wylał te potoki. Wszyscy Cię ranimy, Chryste, lecz kogo Ty zechcesz uleczyć? Jezus nie zmienił imienia arcykapłana Kajfasza na Szymon, ale zmienił imię rybaka Szymon na Kefas. Tylko dlatego, że Kefas wierzył Jezusowi, a Kajfasz nawet sobie nie dowierzał. Kefas wyznał swoją obłudę, Kajfasz nie wyznał, ale Pan nasz wszystko odmienia, nie tylko jak strumienie czy imiona, ale przede wszystkim los, ludzki los. Oznaką, że Bóg jest z nami i ma w nas upodobanie, jest wolność od obłudy, od udawania, od pragnienia prestiżu, od lęku o utratę czci. Wolność od obłudy to jest wolność od udawania, że się jest pobożnym i zasługującym na miłość więcej niż inni, udającym, że się kocha Boga, innych i udającym, że się kocha siebie, od niesprawiedliwości, która prowadzi nas do zazdrości i porównywania się oraz od osądów i pogardy albo kogoś, albo samych siebie. I właśnie święta Aniela przed nawróceniem, gdy większą uwagę przykładała do poprawiania przed lustrem godzinami swoich włosów w wyrafinowaną fryzurę, a nie do poprawiania bałaganu sumienia, wyśmiewała się jeszcze przed nawróceniem z błogosławionego Piotra Krisi, zamożnego szlachcica, który wszystko sprzedał i stał się ubożuchnym tercjarzem franciszkańskim. Później zaś ta sama Aniela pragnęła go naśladować. Co za odmiana. To już nie jest odmiana imienia, odmiana upodobania. Jeśli zauważyłeś zanik skłonności do obłudy i porównywania się, to znaczy, że Bóg cię kocha i chce, byś wyznał zanikające oznaki tejże obłudy i tegoż porównywania się z innymi. Żebyś pozbył się tego, byś zrzucił z siebie resztki elegancji udawania, byś wyrzucił z siebie korzeń gorzki rosnący w górę.
Każde dzieło Ducha Świętego dokonujące się w nas budzi wewnętrzną radość, ale też cień radości, wątpliwość. I trzeba umacniać w sobie świadomość umiłowania przez Boga, a nie osłabiać siebie w autoanalizie, czy potrafimy kochać Boga, siebie, innych, czy też nie. Po cóż to rozważać? Lepiej skupić się na tym, jak On mnie kocha i wzmagać w sobie miłość do Niego. Święta Aniela też miała takie i inne wątpliwości, bo nawet, by nawet pozbyć się wątpliwości, wcale nie jest łatwo i Bóg aktywnie podpowiada dobre instrukcje, byśmy się nie załamali, nie ulegali niekończącym się autoinferencjom, które zawsze odwodzą od kontemplacji. Im bardziej zastanawiam się nad sobą i dywaguję o tym, co jest ze mną, jaki jestem, czy się kocham, czy się nie kocham, tym mniej czasu spędzam patrząc w Jego oczy. Czytamy w zapiskach Anieli z Foligno. Nadal jednak powątpiewałam w to, jak Ojciec, Syn i Duch Święty mogliby przyjść do mnie niegodnej. Pomyślałam również, czy przypadkiem nie powiedziano mi tego, aby mnie wprowadzić w błąd. Wówczas powiedziano mi, wielokrotnie powtarzając: Trójca przyszła do ciebie. Usłyszałam też: Jego zapytaj, jak mogła przyjść. Usłyszałam również, że w owych słowach był Ojciec, Syn i Duch Święty. I zdaje mi się, że powiedziano również, iż Trójca jest rzeczywistością jedyną i równocześnie złożoną. I dano mi przykład ze słońcem i jeszcze inny przykład, ale go odsunęłam. Ale bowiem, gdy słyszę tak wielkie rzeczy, odsuwam je od siebie z bojaźnią, czując się ich niegodną. Pragnęłabym, aby Bóg dał mi pewność, że nie uległam złudzeniu. Zapowiedź ta, cała Trójca przyjdzie do ciebie, została odnotowana w poprzednim kroku, a mianowicie pod koniec XIX, a w XX została spełniona. Jego zapytaj, usłyszała instrukcję Aniela. Nie ma co samego siebie pytać. Nie jesteśmy źródłem wiedzy ani mądrości. Jego zapytaj. Nie pytaj siebie. Nie analizuj siebie. Kontempluj Jego. W kanonie 12 synodu w Orange jest zapis, który bardzo jest bliski wyznaniom Anieli. Wskazuje on, iż Bóg przygotowuje sobie sam w nas mieszkanie i sam formuje w naszej duszy miły sobie przybytek, czyniąc nas godnymi miłości przez swoje dary i swój dar obecności w Duchu Świętym. Czytamy tam tak. Bóg kocha nas za to, czym będziemy, przez Jego dar, nie zaś jakimi jesteśmy z naszej zasługi. To znaczy, że nie ma sensu zastanawiać się, co ze mną jest, jaki jestem, czy jestem godny, czy niegodny, czy kocham siebie, czy kocham innych, czy nie. Trzeba otworzyć się na dar. Niech Bóg sam umebluje wnętrze. Podobnie kanon 18 tegoż synodu uzupełnia tę myśl, że żadna, ale to naprawdę żadna ludzka zasługa nie poprzedza łaski. Zapłata jest należna za dobre uczynki, jeśli się je wykonuje. Lecz łaska, do której nie mamy żadnego prawa, poprzedza te uczynki, aby były wykonywane. Ojcowie z Orange stwierdzili na podstawie badania Pism Świętych oraz doświadczenia miłości Ducha Świętego w Kościele i w duszach swoich coś, co zostało zapisane w kanonie 25, iż miłość do Boga jest całkowicie darem Boga. I tylko ona ratuje z tych trapiących nas wątpliwości, czy kochamy siebie, czy się nie kochamy, z tego zmartwienia, że się jeszcze nie kochamy i jak siebie pokochać. Czy to jest aż tak ważne wobec miłości Boga do nas?
Jeśli w kanonie jest napisane, że miłość do Boga jest całkowicie darem Boga, to to całkowicie oznacza, że nic do niej nie możemy dodać z powodu naszego wysiłku. Raczej umożliwiamy jej działanie z powodu naszego poddania się jej. Ten, który był niekochany, kocha. Sprawił to, aby był kochany. Jesteśmy umiłowani, nawet kiedyśmy się jeszcze Jemu nie podobali, abyśmy mieli to, co się Jemu podoba. Duch, którego miłujemy wraz z Ojcem i Synem, wlał w nasze serca miłość Ojca i Syna. I jeszcze raz, za słowami tego świętego Augustyna, podkreślmy to. Zatem miłość, która jest z Boga i jest Bogiem, w absolutnym znaczeniu jest Duchem Świętym. Przez Niego rozlana jest w sercach naszych miłość Boża, przez którą jest nam dana cała Trójca Święta. To też bardzo słusznie Duch Święty, będąc Bogiem, jest także nazywany darem Boga, darem Bożym. Przez dar należy rozumieć właśnie miłość, która doprowadza do Boga, lecz której żaden inny dar do Boga nie doprowadza. Tak pisał Augustyn w traktacie o Trójcy Świętej. Nic dodać, nic ująć, tylko zrozumieć i przyjąć. A i to nie bez daru można dokonać. Jeśli rozumiesz, masz dar. W poznaniu tego ogromu obdarowania łaskami w Duchu Świętym i przez Ducha Świętego Nim samym, sami sobie zaczynamy wreszcie wydawać się próżnią. Tego aniela doświadczyła w Bazylice w Asyżu, krzycząc w niebo głosy: i nasza próżnia może być tak bolesna, tak nie do zniesienia, że może odczuwamy nawet unicestwienie dotychczasowych wyobrażeń o sobie, i to jest dobre. Święta Aniela daje wyraźne świadectwo poznania siebie dzięki poznaniu ogromu miłości Boga. Doznaje własnej znikomości, ekstremalnego ubóstwa swej marności. I tylko dzięki poznaniu swej nicości można głębiej poznać wielkość miłości Boga i tak się zachwycić nią, że zmartwienia o to, ile się kocha, czy się kocha i czy się nie kocha siebie samego, przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Ulatniają się jak zwiewna para w czasie wrzenia wody. Aniela dyktowała swojemu sekretarzowi. I widziałam wtedy w sobie niejasno dwie części, jak gdyby powstała we mnie jakaś bruzda. I w jednej widziałam całą miłość i całe dobro, które pochodziło od Boga, a nie ode mnie. Z drugiej zaś strony widziałam siebie oschłą i to, że nie pochodziło ode mnie żadne dobro. I przez to widziałam, że to nie ja byłam tą, która kochała, chociaż cała byłam pogrążona w miłości, lecz pochodziło to wyłącznie od Boga. Nic innego nie może być kontynuacją tego wyznania Anieli z Foligno, jak słowa innego świętego, który był uczestnikiem i przewodniczącym synodu w Orange, świętego Cezarego Zar, kiedy jeszcze przewodniczący synodów byli święci. Dlatego też zgodnie z wyżej przytoczonymi zdaniami Pisma Świętego, pisze Cezary, oraz orzeczeniami dawnych ojców musimy z błogosławieństwem Bożym zwiastować i wierzyć, jak następuje. Grzech pierwszego człowieka tak zniszczył i osłabił wolną wolę, że nikt potem nie może ani miłować Boga tak, jak powinien, ani wierzyć w Boga, ani czynić dobra dla Boga, o ile go nie pobudziła uprzednia łaska Bożego miłosierdzia. Dlatego też wierzymy, że chwalebna wiara, która została dana sprawiedliwemu
Ablowi, Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi i wszystkim dawnym świętym, których apostoł Paweł poleca, chwaląc ich w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, nie została udzielona przez dobro natury, dane wcześniej Adamowi, ale została im udzielona przez łaskę Bożą. A wiemy też i wierzymy, że i po przyjściu naszego Pana łaski tej nie należy znajdować w wolnej woli tych wszystkich, którzy pragną być ochrzczeni, ale jest udzielana dzięki dobroci Chrystusa, jak już wcześniej stwierdzono i jak to ogłasza apostoł Paweł, gdy mówi w liście do Filipian w 1 rozdziale 29 wierszu: gdyż wam darowane zostało z powodu Chrystusa, abyście nie tylko mogli weń wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. I jeszcze dalej. Ten, który rozpoczął dobre dzieło was, doprowadzi je do końca, aż do dnia Jezusa Chrystusa. List do Filipian 1,6. I jeszcze gdzie indziej. Gdyż łaską zostaliście zbawieni przez wiarę, i to nie z was, ale jest to dar Boży. A gdzie indziej, w liście do Koryntian 7,25, otrzymałem zmiłowanie, abym był wierny. Nie powiedział, ponieważ byłem wierny, ale abym był wierny. I gdzie indziej, co masz, czego byś nie otrzymał? Pierwszy list do Koryntian 4,7 oraz wszelkie dobre darowanie i wszelki dar doskonały jest z góry. Wstępuje od Ojca Światłości. Jakub 1,17. I jeszcze, nikt nie może nic wziąć, o ile nie jest mu dodane z nieba. Jan 3,27. Cóż po tych słowach powiedzieć? Po tych cytatach? Przebóstwiające działanie, jakiego doznajemy, nie jest w naszej mocy. To raczej uczłowieczenie Boga było w Jego mocy. Kiedy na 6 stopniu aniela opisuje owe początki swojego przebóstwienia, widzi siebie w porażającej prawdzie, która dałaby się chyba porównać jedynie z infernalną męczarnią. Brat A, który tak zostaje zapisany w tych pamiętnikach, a domyślamy się, że to może być brat Arnold, ten jej osobisty sekretarz i spowiednik, pisał, jak krytycznym dla anieli było zadaniem nawet opisanie tego, czego doświadczała. Nie mogąc znaleźć właściwej hiperboli, porównała swoje przeżycia wewnętrzne do, o zgrozo, do zawiśnięcia na szabinicy. Nie znajdowała innego sposobu ich opisania, jak porównać się do człowieka, który powieszony za szyję, z rękoma związanymi z tyłu, z przepaską na oczach, wisiał na szubienicy i nadal żył. Który znikąd nie spodziewał się pomocy, znikąd ratunku i pociechy. I dodała, że ona o wiele beznadziejnej i okrutniej była torturowana przez demony. No cóż, właśnie dlatego Jezus na krzyżu pokazał nam nasze ludzkie możliwości. Przybicie i unieruchomienie. On nie nakazuje nam siebie katować krzyżami. On nam pokazał, że sami dla siebie jesteśmy już krzyżami, krzyżami bezsilności. Dał się ukrzyżować między innymi dlatego, byśmy poznali prawdę o swoich możliwościach ludzkich. Wisimy bezradni i przybici i tylko Bóg nas może z tego oderwać, wyrwać, odkupić. Aniela więc zwierzała się dalej bratu. Widzę, że złe duchy wieszają moją duszę na podobieństwo powieszonego człowieka, nie mającego żadnego oparcia. Wszystkie władze duszy ulegają wywróceniu, z czego ona zdaje sobie sprawę, widzi to i obserwuje. Gdy więc dusza widzi wszystkie władze obalone i porzucające ją, a ona nie może się temu przeciwstawić, jakże wielki jest to jej ból, jakże wielki staje się rozpaczliwy ból duszy, jej gniew, iż ledwie niekiedy mogę płakać i z powodu tego rozpaczliwego bólu i gniewu. Czasem płaczę, ale bez skutku, czasem budzi się we mnie tak wielki gniew, iż ledwie mogę się powstrzymać, uderzam się okrutnie. Czasem puchnie mi głowa i reszta ciała. Gdy dusza widzi, że słabnie i że opuszczają ją siły, wtedy przychodzi lęk i lament, wtedy z moich ust wyrywają się słowa mówiące Bogu i błagające Boga niemal bezskutecznie: synu mój, nie opuszczaj mnie, synu mój. Nie wolno nam wierzyć, że ktokolwiek został przeznaczony do złego mocą Bożą,
ale stwierdzamy z całkowitym obrzydzeniem, że jeśli są tacy, którzy chcą wierzyć w coś tak złego, to są wyklęci, napisał Cezary Zarl. Tak, nikt z nas nie jest przeznaczony do zła, do męki, do piekła, ale jeśli nie pozwolimy Duchowi Świętemu na obejmowanie nas w miłości, to w dalszym ciągu nasz los przypominać będzie kogoś powieszonego, bezradnego, szamoczącego się w bezradności. Abyśmy mogli uwierzyć, że i z takiego położenia Bóg może i chce nas wyrwać, sam to na sobie zademonstrował w Jezusie Chrystusie. Wisiał na krzyżu i zmartwychwstał. I teraz już nikt nie może powiedzieć, że jego stan jest beznadziejny, o ile trwa w komunii z Chrystusem. Jezus zmartwychwstał i nas też podniesie z każdego rodzaju śmierci, bo śmierci są przecież różne. Wszak umieramy ze strachu i z lęku, z nienawiści do siebie, umieramy nawet w miłości i w grzechu, wreszcie po prostu umieramy w agonii. W każdym dobrym czynie to nie my podejmujemy inicjatywę, a następnie pomaga nam Bóg przez swoje miłosierdzie, ale to Bóg sam inspiruje nas, zarówno do wiary w Niego, jak i do miłości ku Niemu, bez jakichkolwiek wcześniejszych dobrych uczynków z naszej strony, zasługujących na jakąś nagrodę. Czytamy w kanonach synodu w Orange. Bóg może nawet złoczyńcy obiecał raj, a stało się to dlatego, że przyjął łaskę wiary, przyjął nadzieję i otworzył się na miłość Jezusa. Aniela więc wyznawała swojemu sekretarzowi. Później zobaczyłem go w pewnym mroku, ponieważ on jest tak większym dobrem, niż można myślą ogarnąć czy zrozumieć. Zaś wszystko to, co można myślą ogarnąć albo zrozumieć, nie dotyka go, ani nie zbliża się doń. Wtedy dusza otrzymała wiarę najpewniejszą, nadzieję niezawodną i najmocniejszą odnośnie Boga, trwałą pewność, która uwolniła mnie od wszelkiego lęku. Na tym dobru, które zajaśniało w mroku, skupiłam się cała. Zobaczmy, skupiła się cała na nim, nie na sobie. Nie na sobie. I stałam się taka pewna w odniesieniu do Boga, że nigdy nie mogę w Niego wątpić i nie mieć o Nim najpewniejszego przekonania. W tym dobru, tak dynamicznym, które widzi się w ciemności, jest teraz moja najmocniejsza nadzieja, w pełni zwarta i niezawodna. Zbyt wielka jest dobroć miłości Boga, by ją od razu poznać. Musimy się oswajać z miłością Chrystusa stopniowo, powoli, rozpoznając Go wyłaniającego się z mroku. Stąd też święci mówili o stopniach, etapach, krokach. Tak też pisze Janiela. Stopniowo, krok po kroku, zbliżając się do Niego, by nie być oślepionym rozbłyskiem miłości. Gdy jej się zdarzyło w Bazylice w Asyżu zbyt wiele zobaczyć miłości Boga, nie mogła siebie opanować, krzyczała. A później nie mogła znieść pustki. A jeszcze później, gdy ledwie musnęła ją miłość Trójcy, nie mogła ustać na nogach. Nie możemy tak od razu wziąć całe niebo w usta i przełknąć. Jesteśmy karmieni kawałkami ciała, chlebem. I to nawet Bóg ukrywa swoje ciało, swoje życie pod postacią chleba. Dlaczego? By nas nie przerażać miłością. Nie dlatego jest ciemno w tym procesie, bo Bóg jest skąpy w odsłanianiu swojej miłości, ale dlatego, że nie chce nas powalić blaskiem. Nawet zaślubiny, oddanie się całkowite Bogu, nie mogą dokonać się w pełni światłości, jaką jest Bóg. Otóż pisze Aniela w ten sposób. W Wielkim Poście niepostrzeżenie znalazłam się cała zanurzona w Bogu w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie znałam. Zdawało mi się, że przebywam w środku Trójcy Świętej w doskonalszy sposób niż zwykle.
bowiem otrzymałam większe dobra niż zwykle i ponieważ byłam w nich zatopiona w sposób trwały. We wspomnianym przebywaniu w Bogu doznawałam pełni radości, pełni rozkoszy. Rozpływając się w tych dobrach i w tych rozkoszach bezgranicznych, niewypowiedzianych, przewyższających wszystko, czego doznawałam kiedyś wcześniej, byłam świadoma dokonywania się w duszy działań Bożych tak niezwykłych, że żaden święty czy anioł nie mógłby ich opowiedzieć ani wyjaśnić. Również widzę i wiem, że nie ma żadnego anioła i żadnego stworzenia tak wielkiego, które mogłoby to pojąć. Również to, co mówię, jest tak źle powiedziane i tak niewystarczająco powiedziane, że jest prawie bluźnierstwem. W Apokalipsie czytamy w pierwszym wierszu pierwszego rozdziału w dosłownym tłumaczeniu objawienie Jezusa Pomazańca, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim niewolnikom to, co wkrótce musi się stać, a co przez posłanie swego posłańca zaznaczył on swemu słudze, niewolnikowi Janowi. To tłumaczenie z Biblii Interlinearnej. Pierwszy rozdział, pierwszy wiersz Apokalipsy. Tak się zaczyna. Cóż w tym wielkiego? Dwa słowa. Objawienie i niewolnik. Ogrom objawienia i zdolności niewolnika do przyjęcia tego objawienia. Jak to wyrazić? Jak wyrazić objawienie, kiedy każde słowo zapisujące objawienie wydaje się być niewystarczające, to za mało powiedziane, wręcz bluźnierstwem? Kim jest niewolnik? Kimś, kto może być sprzedany albo kupiony. Chrystus nas odkupił, a ten, kto chce być odkupiony, rozumie, że jest własnością Pana i zdaje się na Jego wolę. To też czytamy w Księdze Kapłańskiej. Niewolnik też twój i niewolnica twoja, które mieć będziesz, będą z narodów tych, które są około was. Z nich kupować będziecie niewolnika i niewolnicę. Księga Kapłańska 25:44. Pan może wszystko z nami uczynić. Pan może wszystko uczynić z tymi, którzy są wykupieni przez Niego. A oni sami? Cóż mogą? Wisieć? Co mogą powiedzieć? Wszystkie słowa stają się niewystarczające. Gdzie indziej w Księdze Powtórnego Prawa 32-36, mam tu tłumaczenie Biblii Gdańskiej, czytamy: ale bowiem sądzić będzie Pan lud swój, a sług swoich użali się, gdy ujrze, że ustała siła, a iż tak pojmany, jak zostawiony, nic nie mogą. Nie możemy sami sobie stawiać zadania typu: muszę siebie kochać. Cóż ty możesz? Nic nie możesz. Muszę siebie odkupić. Cóż ty możesz? Nic nie możesz. Nie odkupisz się z nienawiści. Możesz być wykupionym z nienawiści. Jeśli stawiam sobie taki cel, zadanie, roszczenie, pretensje, ambicje, muszę siebie kochać, zakładałoby to roszczenie skierowane do siebie, że możemy siebie pokochać mocą własnej miłości. To jest pelagiusz, to jest herezja. Ale choć my nie możemy tego uczynić i nie znajdujemy sił ani powodów do tego, by kochać siebie, możemy poddać się miłości Boga, czyli Duchowi Świętemu. A ten kocha prawdę. Więc trzeba poddać się prowadzeniu prawdy, dać się wieść do prawdy, krok po kroku. Bo nie tylko Bóg wyłania się z mroku powoli, stopniowo, krok po kroku, pokazując światło, ale i też siebie samego trzeba poznawać krok po kroku, widząc, że jesteśmy coraz większą ciemnością i bezsiłą. To też Aniela opisywała kroki, wyliczając, opisując je dokładnie. Tak, to rodzaj instrukcji. I nie powinniśmy sami wybiegać zbytnio naprzód, bo ten, kto wybiega zbytnio naprzód, nie ma Ducha Świętego. Trzeba iść za Nim, a nie przed Nim. Trzeba iść w Niego jak w bramę, a nie poza Nim szukać wejścia do Boga Ojca. Poza Chrystusem nie ma zbawienia.
Nie ma innych wejść do miłości Boga Ojca poza Chrystusem, jak tylko przez Jezusa i to w Duchu Świętym, który jest darem. Precyzyjnie to nakreśla Ewangelia świętego Jana w 10 rozdziale i to zaraz na zapoczątku, w pierwszym wierszu, gdzie Jezus mówi o sobie, że jest jedyną bramą i ci, którzy przez Niego wprowadzają owce przed oblicze Ojca, jedynie są pasterzami. Jedynie są pasterzami. A ktoś, kto mówi o sobie, że jest pasterzem, a nie wprowadza przez bramę Jezusa Chrystusa, ale szuka innych jakichś furtek, choćby w Puszczy Amazońskiej, albo w Abu Zabi, oni już nie są pasterzami. Są najemnikami albo grabieżcami, jakimiś abraksasasami. I rzecz ciekawa. Tekst grecki w tym wierszu nawet nie określa żadnym wyrażeniem wyraźnie pejoratywnym owe inne furtki, ową inną drogę, inne wejście. Jakieś okno może, wyłom w murze, drzwi kuchenne, drzwi przez piwnicę, komin. Nie ma tam żadnego wyraźnie złego określenia, pejoratywnego. Nazywa owe inne wejście Allahotchen, czyli z innej strony, w innym miejscu. Czy można z różnych miejsc wejść do Boga Ojca, skoro On wskazał jedno wejście, które ma na imię Jezus Chrystus? Nie musi coś wyglądać na ewidentne zło. Wystarczy, że jest innym wejściem poza bramą, którą jest Jezus, by ten, kto wprowadza innym wejściem, już był grabieżcą ludzkiego losu. Dlaczego szuka ktoś innego zbawienia poza Chrystusem, choć uchodzi za pasterza? Widocznie dlatego, że nie ma w sobie legalnej władzy. Pojawienie się syna zatracenia w Biblii było proroctwem o końcu czasów. Czasów, w których człowiekowi wydawało się, że może kochać bez Boga i być ubóstwianym tak bardzo, że sam siebie pokocha. Na końcu wrócę do rozmowy Pawła VI i ze swoim przyjacielem Jean Guiton. Jean Guiton siedzi przy łóżku umierającego Pawła VI i mówi mu, że ma silne przeczucie, iż liczba wierzących będzie szybko się zmniejszała. I to nie tylko z przyczyn demograficznych. Wszak w Europie dzieci przestają się rodzić. Natomiast na wschodzie jest gwałtowny przyrost naturalny. Guiton wskazał na inną przyczynę, na środki przekazu, na media, które są opanowane przez ludzi niewierzących albo wrogich chrześcijaństwu. I zawsze strefa iluzji roiła się od ludzi uprzedzonych do realiów Ewangelii. Media zajęły miejsce wróżbiarzy, magików, czarownic. Spaczona religijność mas nie ma przyszłości, dlatego że nie są już ludem Boga, tylko masami kultywującymi mass media. To nowa religia, nowe ołtarze. Nikt już nie będzie mógł się odwoływać do wiary przodków, albo wiary rodziców, albo wiary milionów. Tego już nie będzie. Jean Guiton też powiedział Pawłowi VI, że Sobór Watykański, tak, Sobór Watykański II, raczej stanie się wzmianką w encyklopedii, niż autorytetem, na który będą się oglądać całe narody. A hierarchowie? Hierarchowie opuszczą wstydliwie swoje pałace z torbami w ręku. A jednak sama wiara nie zniknie ze świata. Stanie się dzięki temu purgatorium mundi czystsza i jądrniejsza, bo zamiast bezosobowych mas pojawią się masywne duchowo osoby. Zamiast wieców, akademii, stadionów wyjących imię Jezus, ołtarzów ojczyzny oraz uroczystych procesji, solennych przemówień, niekończących się przemówień i panegiryków, pojawią się odosobnione pustelnie, ukryte wspólnoty,
nieafiszujące się butynki skromnych kościołów, których może nie będzie można poznać z zewnątrz, że nimi są. Jean Guiton powiedział coś niezwykłego. Powiedział, że nie wie, czy Watykan będzie jeszcze centrum kościoła, ale kościół będzie istniał zawsze. Może nie jako centralny gmach wielkich stolic, ale jako peryferię świata. Nie Jerozolima, ale Galilea będzie jego kolebką i azylem. Jerozolima to wielka metropolia, Galilea to straszna prowincja. Nie będzie nas 2 miliardy, ale może tylko 2 miliony. W świecie zniewolonym sieciami, inwigilowanym przez wielkie korporacje bankowe, w świecie, gdzie nikt już nie będzie miał prywatnego życia, jeśli tylko będzie należał do systemu. Chyba, że będzie poza systemem, poza liczbami, poza znaczeniem, poza kodami kreskowymi, poza loginami i hasłami, poza wielkim światem. Kościół przetrwa, jeśli nie będzie miał znaczenia. Wszyscy wyzuci, wypluci, zniszczeni przez świat, ekranów, będą bardzo łaknąć prawdziwych uczuć, prawdziwej wiary, prawdy w słowach, nadziei, a nie obietnic politycznych, wiary, a nie kart kredytowych czy kart tarota. Nie będą już szukali treningów albo psychotechnicznych instrukcji, by pokochać siebie samych. Będą szukali miłości boskiej. Wprost z ołtarza, a nie z laptopa. W konfesjonale, a nie w salonach masażów erotycznych. Dla miliardów Bóg umrze, ale dla tysięcy zmartwychwstanie. I tak było w chwili zmartwychwstania. Jezus zmartwychwstał i kazał iść gdzie? Do Galilei, a nie trwać w stolicy Judei. Nakazał swoim najbliższym iść na prowincję, na margines. Kiedy Jean Guiton mniej więcej tak przedstawiał wizję, jaką miał, dotyczącą przyszłości Kościoła w najbliższych 10 lat, Paweł VI słuchał i milczał. W pewnej chwili podniósł swoje dłonie do twarzy, zakrył twarz w dłoniach i mu się popłakało. Minęło 50 lat od tamtej rozmowy. Czy ktoś z nas jeszcze może to pojąć, że miłość czeka na nas na uboczu świata, a nie w spektaklu udawania? I że nie najistotniejsze jest, czy siebie kocham, czy nie, tylko czy Bóg mnie kocha i czy ja Go kocham.